Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Venobon, wspomagającego krążenie żylne i włośniczkowe. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będę mówił o kasztanowcu. Kasztanowiec to surowiec zielarski, który jest stosowany przede wszystkim w chorobach układu krążenia, dlatego że działa przeciwobrzękowo, działa przeciwzapalnie, powoduje również działanie uszczelniające na żyły i jest głównie wykorzystywany w przypadku żylaków, w przypadku pajączków naczyniowych, ale także hemoroidów, również w przypadku urazów. Można go stosować pod postacią doustną i wtedy dobrze się na przykład kojarzy się z miożdżem japońskim, z liściem, ekstraktem liścia miożdżowego japońskiego, ale może być też podawany zewnętrznie pod postacią maści, kremów, połączenia na przykład z oczarem wirginijskim, czy też w połączeniu z olejkami cyprysowym, lawendowym. To wszystko świetnie działa na naczynia żylne, na ciężkie nogi, na obrzęki. Stosujemy kasztanowca najczęściej w ten sposób, że ja zalecam, gdy jest takie pełne lato, czyli jest ciepło i te obrzęki robią się większe, 2 razy dziennie. Jeżeli jest sytuacja, gdy jest bardziej chłodno, to wtedy 1 raz dziennie wystarczy. No generalnie w zależności od nasilenia objawów chorobowych. Co jest surowcem? Surowcem jest owoc, który pozyskujemy, zrywamy z drzewa w lipcu najczęściej, ale też jest surowcem kwiat kasztanowca. Zresztą, proszę Państwa, któż z nas nie pamięta kwiatów kasztanowca, które kwitły w czasie matur? One kwitną rzeczywiście w różnych częściach Polski w różnym czasie. Głównie to jest maj, ale też początkiem czerwca zbiera się te kwiaty. Można z nich zrobić napar, można z nich robić odwar, czyli gotować przez 5 do 10 minut. Można także zbierać korę kasztanowca. To również jest surowiec zielarski, ale najczęściej są to owoce, czyli ten surowiec pozyskiwany w lipcu i z niego robi się drogą różnych farmaceutycznych zabiegów znakomitą substancję, która jest podstawowym produktem do leczenia żylaków i hemoroidów. Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć więcej o kasztanowcu, bądź też innych surowcach używanych w leczeniu żylaków, hemoroidów, to odsyłam do książki Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia, którą miałem przyjemność napisać z panią profesor Iwoną Wawer, bądź też do książki Ziołolecznictwo ojca Grzegorza, gdzie też są praktyczne aspekty leczenia żylaków nie tylko ziołami, ale także innymi sposobami naturalnymi. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Venobon, wspomagającego krążenie żylne i włośniczkowe.